Bardzo dziękuję za przybycie. Formuła dzisiejszego spotkania będzie wyglądała następująco. Porozmawiamy. Witam panią Agnieszkę również, koordynator technicznych skoków narciarskich kobiet. Po tamtej stronie poprosimy. Tak więc przez kilka minut pewnie ja i pani Agnieszka zadamy kilka takich ogólnych pytań. Później poprosimy o kilka z sali, tak żebyśmy się zamknęli około 7 do 10 minut, a później trener zgodził się na to, byśmy indywidualnie na boku zadawali mu pytania, stąd bardzo wielka prośba, ponieważ dzisiaj są zawody, dzisiaj trener ma bardzo mało czasu i za około 20-25 minut max musi opuścić naszą salę, dlatego dosłownie po dwa pytania, jeśli ktoś chciałby trenerowi zadać indywidualnie tutaj z boku, to będziemy na to przygotowani. Tak więc zaczynamy. Czy masz jakieś pytania, czy ja mam zacząć? Od razu, bardzo proszę. Tak? To ja może zacznę od razu. Kilka takich pytań ogólnych do Stefana, z których Państwo pewnie skorzystają, a potem Państwo będą mieli okazję ewentualnie już bardziej szczegółowo go dopytać o to, co Państwa interesuje. Stefan, what made you accept an offer from the Polish Ski Federation and take the position of the head coach in Poland? No, what made you? Co sprawiło, że przyjął pan propozycję od polskiej federacji? It was for me interesting to have this offer because I was already in Poland 10 years before. It was a challenge for me to be first time head coach this year in Poland because I know the ski jumping is really high here in Poland. And I think I took this challenge because I like it to be involved. Po pierwsze, Stefan już miał okazję pracować w Polsce prawie 10 lat temu. A było to dla niego duże wyzwanie, ale po raz pierwszy raz w karierze trenerskiej miał szansę objąć stanowisko trenera kadry narodowej. No i sam fakt, że oferta padła z Polski, był jakby tutaj dla niego dodatkowym plusem, w związku z tym właśnie zdecydował się na objęcie tego stanowiska. Mam takie pytanie teraz ja, do trenera. Trener pracuje z kadrą A, która jest określona ściśle oraz ma do dyspozycji zawodników z kadry B. Czy jest bez wymieniania nazwiska jakaś osoba w kadrze B, która jest na oku pana trenera i niedługo może wkraść się do kadry A? Nie chodzi o nazwiska. Stefan, you are mainly in charge of the A team, but also there are B and C teams in Poland, and you are also supervising these. Is there any jumper in the B team, without mentioning the names, that you might be interested in, or you see that has a potential to move over to the national team? Yes, for sure. One, two, three, or someone really outstanding? I think there is for everybody the same chance to come up to the top, so we prepare everything on the perfect way so that everybody can train on the highest level and then it's on the athlete to come higher, but there is a lot of potential. Więc oczywiście potencjał jest w kadrze jak najbardziej i to nie mówimy nawet o jednym zawodniku. Wszyscy zawodnicy mają stworzone warunki, żeby maksymalnie swój potencjał wykorzystać, więc od nich już zależy, czy uda im się ewentualnie w przyszłości przeskoczyć to. Czyli jest taka prawdziwa walka o miejsce w reprezentacji, jak w innych dyscyplinach, że po prostu między sobą zawodnicy rywalizują? Jest to realnie competition between the athletes to fight for the spot on the national team. Yes, for sure. This is I think in every country it's the same. So everybody wants to come up, everybody wants to compete in World Cup, and everybody wants to be a really good jumper. So there is always small competition inside the team. Oczywiście jak w każdej kadrze jest rywalizacja w drużynie, każdy stara się dać z siebie wszystko i stara się osiągnąć swój cel, czyli między innymi właśnie znaleźć się w kadrze narodowej. But this rivalization, it's only on the jump, on the jumping. So it's only in sports, because otherwise the athletes are really different. Ale ta rywalizacja to nie odbywa się gdzieś tam na poziomie personalnym między zawodnikami, tylko jest to rywalizacja typowo sportowa na skoczni. Poza skocznią zawodnicy są w dobrej komitywie, mają ze sobą bardzo dobre relacje. Czy presja ze strony dziennikarzy jest
duża, czy raczej trener ma kredyt zaufania? Mam nadzieję, że tak, oczywiście w naszej szkole. Is there any pressure from Polish journalists? How does the situation look at the moment? No. so they trust you and they believe in your competence as a head coach then? I hope so. Yes. Stefan ma nadzieję, że państwo jako przedstawiciele rodu dziennikarzy mają do niego zaufanie i obdarzą go kredytem, czy obdarzają go kredytem zaufania. Bo trener, prowadząc wcześniej kadrę Polski B, to było w sezonie 2004-2005-2006. Zespół, który teraz mu towarzyszy, czy to jest zespół, który też pokrywa się z tą wcześniejszą pracą? When you worked in Poland before, are any of your jumpers at the moment were already on your team then? Is it the same guys or it's all of them are different? But it's only Kamil, Piotrek and Stefan Ulen for this time. Okay. Still what I was working for. No więc z okresu poprzedniego pracy w Polsce, tutaj Stefan wspomniał, trzech skoczków, Kamila, Piotrka i Stefka Hule, to byli zawodnicy, z którymi miał już wcześniej do czynienia jako trener. No i tradycyjne pytanie, czy kontuzje nie trafią naszych zawodników? No, it's a question about are our athletes in good health? Any no problems with injuries or any health issues with the team at the moment? Well, we have one problem is Diego. He has this operation on his joint, Koska. I was talking yesterday with our doctor Winiarski, and he said everything now it should be okay, but he needs 1 month rehabilitation and then. I hope he can start again. So this is the only bad thing in the team now, but right now everything is okay. Na chwilę obecną jeden tylko z naszych zawodników. O, trudno powiedzieć, że jest kontuzjowany, bo to nie była kontuzja nabyta. Krzysztof Biegun miał operację usunięcia narośli gdzieś tam na kostce i około miesiąca potrzebuje na powrót do aktywności ruchowej. Stefan rozmawiał z doktorem Winiarskim, że wszystko jest w tej chwili w porządku, także na chwilę obecną to jest tylko ten jeden przypadek. Jeszcze takie pytanie. Na bazie trener z całą pewnością zapoznawał się ze sposobem szkolenia, który obowiązywał wcześniej w reprezentacji. Być może jest jakaś taka nowość, zmiana albo nacisk na jeden z elementów, taki większy w tym momencie, bardzo udane zawody w kurzy B. Czy jest jakiś taki element, do którego przykłada się Stefan, how would you compare the previous training systems our guys were using and your own? Is it a big difference from what they used to do in the past and the way you do it with them right now? That was a very successful competition and the Grand Prix opener in Kosovo for our team. So what is the thing that you put most emphasis on in training? It's a lot, though. Yeah, it's a lot. So there is some many changes now. Starting on Latvia, starting on physical training. It's how you think on technique, how you fly, and how is the in right position. So there is so many things. I think for it was many things new for the athletes, not for me, but for the athletes. Na zmian jest sporo rzeczywiście w podejściu do szkolenia. Dla Stefana są to nie są nowości, ponieważ on tak pracował do tej pory, natomiast dla naszych skoczków zmiany były dość spore. I to są zmiany zarówno w podejściu do treningów, do zawodów, do techniki, jak i zmiany pozycji najazdowej. Są różnice w treningu fizycznym, są różnice w sprzęcie, który zawodnicy używają. Także tych zmian dla zawodników było rzeczywiście początkiem współpracy bardzo, bardzo dużo. To może już rozpocznijmy indywidualne pytania ze strony Państwa, także bardzo proszę, kto ma jakieś pytanie indywidualne teraz i chciałby zadać je trenerowi, tutaj może zająć moje miejsce na przykład i zadać to pytanie. Podchodzimy indywidualnie. Dzień dobry, Krzysztof Karolak, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Siatkarzy dla Hospicjum ze Szczecina. Mam takie pytanie. Tutaj w Wiśle przed zawodami i
pucharem zimowym i letnim Grand Prix była taka tradycja już od kilku lat organizacji otwartego treningu dla kadry A, kadry B, wówczas były dwie kadry, w hali sportowej w centrum Wisły. Czy rozważył ten trener kontynuację tej tradycji przy następnych edycjach skoków narciarskich w Wiśle? Stefan, there's been a tradition here in Wisla whenever there was a big event organized, that there was an open training session organized with the Polish jumpers and public were allowed to witness these sessions. Would you consider coming back to this tradition in the future? I don't know yet. I think this year was special because we were four in Kuchina and that was coming back Sunday. And then on Monday was this physical training, and then was not enough time to make free training here. And we are also thinking we don't need free training, so we save our power for that competition. No, trudno Stefanowi jeszcze jakiekolwiek deklaracje złożyć. W tym roku sytuacja była troszeczkę inna, ponieważ rozpoczęliśmy letnią rywalizację w Courchevel, z którego zawodnicy wrócili i potem mieli jakiś tam swój program szkoleniowy, który realizowali, w przeciwieństwie do lat ubiegłych, kiedy rozpoczynaliśmy w Wiśle, także na chwilę obecną nie chciałby tutaj żadnych deklaracji składać, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Mateusz Kruk, Sport Limited.pl. Ja chciałem zapytać o idolów trenera w kadrze trenerskiej, od kogo najwięcej się nauczył, od kogo czerpie najwięcej. I czy w tej pracy jest więcej poszukiwania czegoś nowego, czy opierania się na tym, czego nauczył się wcześniej? Now it's your about coaching experience. Who were your teachers or who were the coaches that you were looking up to and you learned the most from? That's the first part of the question. And the other one is coaching about finding new ways for yourself or is it using the experience of your predecessors? So my first coach where I was together was Hanno Lepister in Austria. So I think I learned a lot from him, so because he's quite experienced trainer with a lot of history. And I learned a lot from Hanno. And but I think then you have to find also your own way as coach. So I was many years I was a jumper and change from jumper to the coach, it's not so easy, but Hanno give me really good signs to do this, and now I think I'm on the way to find my own way. So for sure it's my works was in Austria and in Poland and in Germany, so a lot of influences from this, but I try to find my own way. Wspomniał tutaj Stefan nazwisko Hanno Lepisto, który był jednym z pierwszych trenerów, z którym miał okazję współpracować i rzeczywiście bardzo wiele się od niego nauczył, ponieważ Hanno to jeden z najbardziej doświadczonych trenerów na świecie. Stefan jednak uważa, że każdy trener powinien znaleźć swój własny sposób, swoją własną drogę trenerską. Oczywiście wpływy są tutaj różne, bo Stefan pracował i w Austrii, wcześniej już w Polsce, pracował również w Niemczech przez ostatnich kilka sezonów, także te systemy szkoleniowe na pewno jakiś wpływ miały na niego. Mimo wszystko jednak stara się znaleźć własny sposób, własną drogę. Tadeusz Miedziński, SkiJumping.pl. Stefan, for many years Polish jumpers seem to struggle with the speed at the in-run. Also yesterday in the qualification it was not that great. Our top athletes were about 1 kilometer slower than the top other athletes. Do you know how to solve it? Do you have some thoughts about it? Yeah, I know this problem, so still it's a problem. But in these 3 months there was no time to work for this. There was no time to work, especially for the in-run speed, because there were so many other things first we have to do, and this will be the challenge for the winter. So in the next trainings, we have to take care more of this in-run speed. It's really important, but right now we are still too slow. Pytanie było o prędkości na rozbiegu, które w przypadku naszych zawodników są gdzieś średnio 1 km mniejsze niż w przypadku pozostałych ekip.
A pytanie dotyczyło tego, czy Stefan zdaje się z tego sprawę i ewentualnie co zamierza z tym zrobić. Więc sytuacja wygląda tak, że oczywiście trener kadry zdaje sobie z tego sprawę, natomiast w związku z tym, że objął naszą kadrę zaledwie 3 miesiące temu, to w tym momencie nie było jeszcze czasu, żeby się tym zająć. Ważniejsze były inne elementy, nad którymi trzeba było popracować, także to jest zadanie na jesień przed Pucharem Świata Zimowym. Na pewno nad prędkościami na progu jeszcze kadra nasza pracować będzie. One short question. So you will have to make a decision about which two athletes will have to leave the A-team. Do you already have someone in mind, or is nothing is decided? Not now. Not now. So there is no decision. There is a lot of thinking, but no decision. Pytanie o skład kadry. Od początku było wiadomo, że po sezonie letnim dwóch skoczków z kadry A zostanie przeniesionych do kadry B. Pytanie było takie, czy już są jakieś nazwiska na chwilę obecną. Jeszcze nie, jest mnóstwo przemyśleń, ale ostateczna decyzja nie zapadła. Ostatnie pytanie. Przedostatnie, uczyniłam jeszcze ostatnie. Filip Kłodziejski, Przegląd Sportowy. Chciałem się zapytać o sytuację z Piotrkiem Żyłą. Czy jak teraz wyglądają jego treningi, bo na samym początku skarżył się na to, że musi zmieniać poszczególne techniki. It's a question about Piotr Żyła and his famous or infamous in-run position, the hunchback. he was at the very beginning quite concerned that it's a little bit difficult for him. What are your thoughts about this? I think it was a big change in his feeling, so it's looking not so big, but it's big for the athlete. I think Piotr is on a really good way now. There was a lot of work for him, especially, not only on position, but also other things. And now he's, sometimes he makes really, really good jumps now, but he's not able to make this on his stopping way. But we are working on them. I'm giving all self-confidence and all the trust to him, so because I think he can be a really good jumper, and we have to work. We have to work until the future. Rzeczywiście ta zmiana w przypadku Piotra była dość spora. Ona może nie wygląda aż tak poważnie, ale Piotr musiał zmienić wiele elementów, nie tylko słynny garbik na rozbiegu. Nie było to dla niego łatwe. Nadal jeszcze nie osiągnął takiej stabilnej pozycji. Potrafi oddawać bardzo dalekie skoki, ale jeszcze przed nimi dużo pracy. Ale Stefan ma tutaj do niego pełne zaufanie. Stara się wzmocnić jego poczucie wartości, prawda, pewności siebie. No i jeszcze przed zimą sporo pracy przed nimi, ale tutaj ma nadzieję, że rzeczywiście rezultaty przyjdą. Last question, because time is short, to be honest. Wiemy, że to nie jest najważniejsze, język polski, ale porównamy później w zimie, jak przebiega rozwój. Jakich słów trener najczęściej używa w języku polskim, czy on mógł zademonstrować? Stefan, now is the question about your Polish. We know it's not the most important thing because you can communicate with our athletes, no problem, but how is your Polish vocabulary? We would like to compare it from now and then in winter time. And if you, what are the most popular words that you use? Situation is so it's really hard to learn Polish. It's really hard to speak here, maybe here on press conference, or because I want to also understand everything good and want to answer on the right way. So this is not possible for me. So I can talk really good with the athletes on the hill right now. It's no problem. I can make all corrections on Polish. This is no problem. But for me, it's easier to make some communication. Dobrze. No więc jeśli chodzi o język polski Stefana, no niestety polski jest językiem trudnym, więc
tutaj na takich oficjalnych konferencjach jednak wolałby używać póki co języka angielskiego. Po pierwsze, żeby dobrze zrozumieć pytania, po drugie, żeby precyzyjnie na nie odpowiedzieć i zostać prawidłowo zrozumianym. Natomiast jeśli chodzi o taką komunikację techniczną bardziej z zawodnikami na skoczni, jakieś przekazywanie uwag technicznych związanych już bezpośrednio ze skokami, no to tutaj nie masz Stefan większych problemów i rzeczywiście jest w stanie w języku polskim te uwagi zawodnikom bezpośrednio przekazać. Thank you very much for joining us. So good luck, all the best with today's competition. Yeah.